Jak próba kopciuszka? Rewelacyjnie. Słuchajcie. Musimy powtórzyć. Dzień dobry, dzieci. Dzień dobry, dzieci. I jaka szkoła? 19 i 11. Witamy was bardzo serdecznie i przypominamy szybciutko swoje imiona. Daria, Ula, Olga, Kasia, Marcelina, Nela, Ola. Same kobiety, ja nie wiem, słuchajcie, co robię. Mam nadzieję, a tam jest chłopczyk i mamy Neli. Chłopczyk jest. Dzisiaj w teatrze lalki aktora Kubusie. Nie to jest skończone. Jedną ręką trzymasz, a drugą musisz uruchomić. Ale zobacz, dla porównania, ile waży ta laleczka, a ile waży ta. Proszę, spróbujcie. Sobie też spróbuję. Pokaż. Ale cześć, cześć, kto mi... O, cześć, witaj, witaj. Uważajcie, nie spadnijcie. Jakie ty masz długie rzęsy. Głowa cię boli? Uwaga. Na straganie, w dzień targowy, takie słyszy się rozmowy. Może pan się o mnie oprze? Pan tak więdnie, panie koprze. Cóż się dziwić, mój szczypiorku, leżę tutaj już od wtorku. Rzeczy na to kalarepka. Spójrz na rzepę, ta jest krzepka. Gro po brzuszku rzepę klepie. Jak tam, rzepo? Coraz lepiej? Dzięki, dzięki, panie grochu. Jakoś żyje się po trochu. Lecz pietruszka, z tą jest gorzej. Blada, chuda, spać nie może. A to feler. Westchnął seler. Brawo. Brawo. Ale ja nie. Ale powiedziałam, że przyjechała. Słuchajcie, jak to jest być na scenie? Bardzo fajnie. Jakie to dla was przeżycie? No to jest niesamowite być na scenie, bo nigdy się nie było, jest się pierwszy raz. Bo aktorzy sobie siedzą na miejscach, a zawsze to my siedzieliśmy na miejscach, więc jest tak trochę śmiesznie. A, że serce mocniej bije? Tak, tak, tak. W tej chwili już Kopciuszek na scenie. Ale mnie pan wystraszył. Jestem książę Karolek. A ty? Kim jesteś, piękna nieznajoma? Książę Karolek we własnej osobie. Jaka ty jesteś delikatna. Skąd przybywasz? Czy jesteś księżniczką z sąsiedniego królestwa? Nie jestem królewną ani księżniczką. Jestem twoją poddaną. To chociaż powiedz, jak masz na imię. Swoje imię pragnę zachować w tajemnicy. Skoro tak, niech twoje imię pozostanie tajemnicą. Zatańczymy? Z przyjemnością. Będzie oczywiście to można zobaczyć. Nie żałuję, że Państwo.